Czas honoru. Serial o walce i młodości. To opowieść o prawdziwych wydarzeniach i życiu w latach wojny i okupacji. Niemcy stosowali taktykę terroru w całej Polsce. Polacy doskonale wiedzieli, że życie można było stracić każdego dnia. Terror to były łapanki, egzekucje, transporty do obozów, aresztowania. Terror powodował strach, ale również rodził opór, chęć walki. Po co wam ten arsenał? Na kapusiów, na szmalcowników. Na Mongoła też. Najgorzej było jednak na wschodzie, przy granicy z Rosją. Tak to zapamiętał żołnierz AK Edmund Bakuniak, pseudonim Jerz. Na Wołyniu całe wsie były mordowane lub wysiedlane przez Niemców. Jeżeli trzeba, będzie w tym mieście na każdej ulicy stanie szubienica. Skuteczna walka z okupantem na Wołyniu nie byłaby możliwa bez gotowej do poświęceń miejscowej ludności, masowo wstępującej do oddziałów partyzanckich. Żołnierze AK nie mieli problemów z przekonywaniem ludzi do wstąpienia do ruchu oporu. Bardzo często to właśnie cywile szukali siedzib partyzantów, pragnąc przyłączyć się do walki zbrojnej. Bywało i tak, że wstąpienie do oddziału było jedyną szansą na ocalenie życia. Bardzo wielu było takich chłopców wiejskich, którzy po prostu uciekli spod noża UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. Oni przychodzili do naszych oddziałów, byli tam sprawdzani, czy nie są szpiegami i zaprzysiężeni stawali się żołnierzami 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Przyjmuję was w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Czas honoru to opowieść o bohaterstwie i poświęceniu zwyczajnych ludzi, którym przyszło żyć w okrutnych czasach. Trzecia seria w niedzielę o 21:05 w Dwójce.